Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7 porządku obrad. Wybór przewodniczących stałych komisji senackich. W przerwie w obradach odbyły się posiedzenia komisji senackich, które wybrały kandydatów na przewodniczących komisji. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 11. Informuję, że ze zgłoszonymi kandydaturami zapoznał się Konwent Seniorów i zaopiniował je pozytywnie. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Sławomira Rybickiego i przedstawienie wniosku komisji w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich. Panie Marszałku, Wysoki Senacie, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich jednogłośnie na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzyła wnioski komisji w sprawie wyboru kandydatów na przewodniczących komisji senackich i na podstawie artykułu 14 ust. 2 regulaminu Senatu komisja przedstawia następujący projekt uchwały podjęty, jak powiedziałem, jednogłośnie. Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia dzisiejszego w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich. Senat Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie artykułu 13 ust. 2 regulaminu Senatu wybiera senatora Kazimierza Klejnę na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, senatora Marka Pęka na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, senatora Jana Chamerskiego na przewodniczącego Komisji Infrastruktury, senator Barbarę Zdrojewską na przewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu, senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, senatora Jarosława Rusieckiego na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, senatora Aleksandra Pocieja na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora Jana Filipa Libickiego na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, senatora Jerzego Chruścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senatora Zygmunta Frankiewicza na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora Kazimierza Ujazdowskiego na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senatora Bogdana Klicha na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, senatora Zdzisława Pupę na przewodniczącego Komisji Środowiska, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej i senator Beatę Małecką-Liberę na przewodniczącą Komisji Zdrowia. Dziękuję.